dla mnie, w ogóle dla osoby niewidomej, takiej wiecie, która no już jakby z tym wzrokiem jako takim nie robi nic leczniczo, no to większym wsparciem niż NFZ jako taki jest PFRON, czyli ten Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, bo tam możemy zawnioskować na przykład o dofinansowanie do sprzętu chociażby elektronicznego, tak? Do komputera, do smartfona. I udało ci się dostać hajs na jakiś tam syntezator albo na drukarkę brajlową, czy... Można, tak. No można jak najbardziej. Czyli rozumiem, że jest to osiągalne. Bardzo chciałbym, żeby nasi widzowie wiedzieli, czy w ogóle, wiesz, jest to takie okej, bo jest dużo rzeczy formalnych, a nie zawsze się to udaje po prostu. Tak, więc to jak najbardziej jest do zrobienia, tam co jakiś czas, co 5 lat można o to wnioskować i no raczej jak się zawnioskuje, to się dostanie czasem więcej, czasem mniej, ale natomiast jeśli chodzi o NFZ, to nie wiem po prostu, nie mam takiej wiedzy, nie? Być może coś jest więcej, ale to co ja potrzebuję, to potrzebuję laski, no i na to dostaję, że tak powiem, receptę. I to nawet nie od okulisty, tylko od lekarza rodzinnego. To bardziej z ZUS-u są do finansowania dla Generalnie to działa, to jest bardzo dobra informacja.